No więc 11, 12, 2, 1 na Turnpike'u dla Polski. Nic źle, szału nie ma. Zobaczymy, co będzie na Paryżu. Co ty myślisz, Kako? No, teraz ściągam dopiero Paryż, więc... Myślę, że Polacy pokażą dobrą grę, tak jak na Turnpike'u. Czyli jeszcze Paryża nie zwiedziłeś. Nie miałem okazji. Czuję, bo to jest dosyć ciekawa mapa. Aha, i jeszcze mam ci linka podsyłać. Nie dość, że 5 sekund przed startem do mnie raz tak pisze, żebym komentował. To jeszcze mam ci linki z Paryżem podsyłać. Dobrze tam. Dobra, już dam. Takie rzeczy robić. Zobaczę z Sylorem, żebym powiedział, kiedy się zaczyna koje na połowę ten. Wiedzieli, ile mam czasu jeszcze przed startem gierki. Jeszcze nic nie pisał, więc myślę, że... A! Zaczęła się gierka minutę temu, więc za 3 minuty obie strony dadzą ready up i się zacznie. Jak tam kolego Pater? No to spoko, masz 2 minuty jeszcze. Ale to się wytnie z archiwum. Tego nie będzie. Nikt się o tym nie dowie. Nie macie na serwerze i nie widzicie, jak ci Słowacy, Słowianie subują i dopiero teraz taktyki wymyślają na tym. Tylko jedna osoba dała unsub i biega naokoło i pokazuje reszcie tę pozycję. Ja dziękuję, dobrze, że widzę przygotowani. Żeby pozycję przed meczem reszcie drużyny pokazywać słabo trochę. No, już wiem dlaczego tylko 4 Słowianów, Słowaków jest na serwerze, bo jeden musi mapę ściągnąć. Mapę, którą sami wybrali. No... Mam dziwne wrażenie, że... Polska wygra. Swoją drogą, oglądaliście mecz Australia vs Polska? O, obejrzałem kawałek bomby tylko. Aha, a wiesz jak się zakończył mecz? Australia wygrała. 2-0 czy 1-0? 2-1. A 2-1. To co, Polska grała, CTF grała? To Hungę grali, 6-3, 6-3. Lol. Potem Austrii przegrali i Hamburg po 7-3-8-2. Taka kamperka na Austrii była ostra. O, jak tam Pater już bijać, bo się mecz zaczyna, 5 sekund. O, no to widzisz jak fajnie. Panie, panowie, ci co się jeszcze nie zdecydowali, panie Wiktoria, się zaczął. Myślę, że Słowianie tam grają. No, widać, że Kibilowi za bardzo się nie chce grać, prawdopodobnie będzie restart. Chociaż po skorze, po rezultacie na pierwszej mapie Turnpike'u, to myślę, że już to Słowaków, Słowianów za bardzo nie obchodzi.
No niestety tej mapy za bardzo osobiście nie znam, więc dużo ciekawego nie mogę powiedzieć, tylko tyle, że o ile się nie mylę, po obu stronach się gra tylko z jednym defenderem, dwóch atakujących i dwóch w środek. O! Słowacy ledwo co odzyskali flagę. Trzymają rezultat 0-0. Jak inaczej można po polsku powiedzieć rezultat? Wynik. Score. Wynik. O, no widzisz jak fajnie. I mamy 1-0 wynik dla naszych sąsiadów. Miłe niespodzianki w Paryżu. Kto by się spodziewał, jak jeden zawodnik z ich zespołu musiał mapy ściągać. No, Shady został sam. A nie, to mi się po prostu te styki nie zupdate'owały. Ale szanki. Ja dziękuję, ale Słowianie ostro puszują, trzeba przyznać. Zabili teraz wszystkich i został sam Mati. Jeszcze z flagą kolejną uciekną, będzie 2-0. No nie. Takie, że to się nie mogą dziać. No proszę, 2-0. Aczkolwiek przez to wszyscy Słowianie zgryźli i teraz Kracia ucieknie z ich flagą. I mamy 2-1. No tak, jest dużo ciekawiej niż na poprzedniej mapie. Mifo ruszył na atak, ale niestety Beret go zatrzymał. W międzyczasie Kojot próbował uciekać z flagą, ale Kilby go zatrzymał, dał mu long. Ale long. I widać, że nie jest zbyt ucieszony tym faktem. Ale dobrze, mamy Kratosa. Trochę trash talk między drużynami. I w międzyczasie Polacy wyrównują wynik do 2-2. No i Słowianie, Słowacy, jak to się tam, jak zwał, tak zwał. Kolejny timeout. Płaczą, że Eja laguje, mimo że na tabie tego nie widać, na scoreliście. Maciek się znowu zaczął. Polacy zyskali swoją flagę. I Kojot kapuje. A widzisz. Widać, że Polacy odzyskali swój rytm. Po dwóch straconych flagach skapowali 3 od razu. I Matiemu udało się odzyskać flagę Polaków i będzie 4-2. Beret, agresywny def. Robi to samo co na turnpike'u, zabija dwóch atakujących ze strony Słowacji i trochę fail pull z jego strony, no ale może sobie na to pozwolić. Udało mu się jednego zabić nade'em i w międzyczasie teammate skapował flagę. I Kojot z kolejną flagą ucieka przez środek, zblokowany przez najlepszego przyjaciela, skapował flagę i tym razem Barret go blokuje. Oh!
Mifo. Widać, że trochę już w tą grę nie grał. I tu nie ma takich jak kiedyś. Kojot już ucieka z siódmą flagą dla Polaków. Nie wiem, co to było. Było dosyć żenujące. To był zaskok. Ty miałeś jakąś przyjemność trenowania trochę z polską drużyną? Jedna PCW gra chyba, PFA. I co uważasz osobiście? Było to dosyć ważne. Szans, bo wychodzimy z drugiego miejsca. I w ćwierćfinale mam grać z Francją. Ciężko będzie, aczkolwiek... Aczkolwiek mogą chłopaki powalczyć. To miejmy nadzieję, że Polska spotka się ze Szwecją w finałach. No bardzo bym chciał pokonać. Tak wielkie wydarzenie. No osobiście wolałbym pograć. Może nasz kapitan by wrócił. No z tego co słyszałem, to nie żyje. Niestety zdarza się. No ale niektórzy po 3 dniach wracają, więc... Zobaczymy, co się stanie. Po 3 minutach 9-2. Płacy zwijają kolejną flagę. Tej ligi bez kewlaru, laser i tłumik. Palna olewka na przeciwnika. 10-2, Kracia teraz robi 12-2. Ostrzelał trochę w śmieci, czemu nie? Pomoże obronić flagi. Żadnego problemu. No i Słowianie troszkę dali ciała przy tej rundzie. No a tak się zdarza. Ładnie zaczęli, ale liczy się to, jak się kończy, niestety. Tak, rezultat końcowy. Paramish War ucieka z flagą Polaków. Kajtek próbował go zatrzymać, no niestety nie udało się. I... O ile się nie mylę, to jest pierwszy hot potato sytuacja. Sytuacji hot potato na tej mapie jest denerwujące to, że za bardzo nie ma się gdzie schować. Trzeba się kampić w rogach. Na spawnach po obydwu stronach. I to jest strasznie łatwy nade. Więc osobiście gdybym był Mifo, poszedłbym gdzie indziej. O, na przykład jak Kracia tutaj poszedł na środek, kampić z flagą. No, ale flaga wybuchnie. O, zorientował się, że flaga za 3 sekundy wybucha, wyrzucił ją, leci dalej atakować. Polacy wybili wszystkich. Niełatwa flaga. Kolejna pochada w historii. Aczkolwiek słuchaj, dwie flagi donieśli. Warto to gdzieś zanotować. Mifo ledwo co odzyskał flagę dla własnej drużyny, a tu się nie ma roli, bo Beret właśnie zanurzował Smokillera. Wynik końcowy 12-2. Zmiana stron i czy myślisz, czy po drugiej stronie będzie jakaś różnica?
nie wydaje się, żeby Słowacy mieli odwrócić losy tego spotkania. No, odwrócić to może nie, no ale jakąś lepszą gierkę mogliby trochę zagrać. No, jakby zagrali tak jak na początku. Miejmy nadzieję, że uda mi się parę flag zwinąć, więcej niż dwie tym razem. Mogą sobie to ustawić jako własny cel. O, już się mecz zaczyna. 5 sekund. I ostatnie 10 minut tego meczu. Już atakuje tunelem. Złapał Beretta, nie poczekał. Nie dostanie long spawna, za to Nifo osobiście dostał takowego. I po... Myślę, że mam teraz łatwego pusha, aczkolwiek chyba jednak mi nie pykło. I dał long spawn na Shady'emu. Mifo bardzo ładnie zagrał, zdemajdował przeciwnika, uciekł, poczekał jak się zacznie nowa fala i dał przeciwnikowi long spawna. To co może owocować flagą, aczkolwiek Kajtek w połowie drogi zabił go, odzyskał flagę i back to square one. No, Słowacy dosyć dobrze się trzymają. Minęło półtorej minuty, 0-0. Oni jedynie tylko dochodzą do flagi. W tej fali Beret ma bardzo mało HP, więc może to się uda. No ale Mati stanął na czele zadania i obronił, zabijając trzech przeciwników. W międzyczasie Kracia ucieka z flagą Słowacji i wygląda na to, że jest 1-0 dla Polski po dwóch minutach. Może to jest ten rytm, który muszą wejść, żeby otworzyć worek z flagami. Jak widzimy, na razie Beretta nie w tej połowie. Jest to mecz punktami, bo on się nie odnawia. To taki trochę marynarz, bardzo lubi tą łódkę stać za sterem. Tam stamtąd strzelać, nie wiem czy to jest zbyt owocna pozycja. Myślę, że to bardziej przez sympatię. Remisior w dobrej pozycji teraz, ale nie umiał jej wykorzystać.